Na trzy ludzi. Co czujesz teraz tak naprawdę? Czujesz, że pozamykałeś usta tym wszystkim, którzy tak naprawdę uważali cię za free fighta i za free fightera i teraz jest inaczej? Powiem ci tak, jakby dalej uważałem za free fighta, mi to w ogóle nie przeszkadza, nie umuje mi to niczego, więc jeżeli to był fake, bo mam nadzieję, że się podobał ten fake i kibice byli zadowoleni, tak? No, mi się udało, tak, ja wygrałem, Akob chciał tutaj postarać się zejść mi w nogi, no. Ale syn mi podpowiedział tato kolana, więc udało się. Mama moja mi nakarmiła gąbkami, żona ryżem, więc było dobrze. To dziękujemy. Rozwaliłeś atmosferę. To może jakie będzie kolejne twoje wyzwanie, tak? No tutaj walka za Kopem, walka, która sportowa według opinii tutaj ekspertów nie była zbyt wysoko, tak? No to takie bardziej chyba to się przydało jakieś wyzwanie większe dla ciebie ściągnąć poważnego najbliższego zawodnika z zagranicy. Powiem tak, no wolę walczyć z kimś z zagranicy, ale jest to na pewno dla mnie lepiej niż z rodakiem się bić. Ja mówię, no ja to robię zabawowo, tak? To jest dla mnie forma jakiejś zabawy, uprawiania dalej sportu, że mogę się ruszać, mój syn jest tak zadowolony. Tak mówimy, jakaś forma też zarobienia pieniędzy, a no, bardzo większą przyjemność mi to sprawiło właśnie sprawdzić się z kimś zagranicy. Mimo tego wszystkiego, co zostało powiedziane przed walką, zaraz po pojedynku podszedłeś do Akopa i tam coś mu powiedzieć na ucho. Czy mógłbyś powiedzieć, co tam do niego mówiłeś? Wyraziłem się z szacunkiem do niego, bo naprawdę widziałem, że chciał, bardzo chciał i to mi się w nim podobało, bo myślałem, że to będzie, że no nie chcę go, myślałem, że tylko na Facebooku siedzi, tak mój to trener mówi, nie, widziałem w jego oczach, że chciał, bardzo chciał mnie znokautować, bardzo mu na tym zależało, żeby się pokazać też swoim kibicom, na pewno miał duży stres przed tym, bo wiadomo, no przed swoją publicznością gorzej mi się wydaje, że występuje, to jakieś tam ciśnienie miał, no i powiedziałem mu, że fajnie, że się udziela i tak dalej, pomaga dzieciakom. Ja też dużo pomagam dzieciakom i chcielibyśmy złączyć siły, może coś razem zrobimy jakąś akcję charytatywną i pomożemy komuś wspólnie. Tutaj niestety w Mediarmie nie za bardzo słyszeliśmy, co mówiłeś po walce w rozmowie z Maćkiem Turskim. Wiesz co, sam nie pamiętam, co mówiłem, jednak widzisz, jednak byłem gdzieś postresowany, tak? Ale byłem zadowolony, no i do tej pory jestem zadowolony. Kiedy następny pojedynek w takim razie chciałbyś stoczyć? Wiesz co, no, na pewno chciałbym odpocząć i gdzieś młodego zabrać żonę na jakiś wypoczynek, tak? No tak jak mówiłem, no te moje treningi naprawdę przykładałem się, niektórzy mówią, że to jest freak fight. Naprawdę, jak coś robiłem to naprawdę bardzo mocno, wylewałem dużo potu. No i przez to straciłem 2 miesiące życia z dzieciakiem, wyrósł. I tak mówię, tylko jeździłem, a no nie miałem czasu dla rodziny. Chciałem teraz parę tygodni spędzić z rodziną i potem zobaczymy, no na pewno będę zawalczył. Bardzo duża była różnica w walce twojej stójce niż w poprzedniej walce. Skąd taki progres? Wiesz co, no ja cały czas robię, tak? To nie jest tak, że Kowalczyk nic nie robi, tak samo w tym parterze. Artur Guś mnie tutaj przygotowuje, to nie jest tak, że ja nic nie potrafię. Jestem naprawdę ruchliwy w tym parterze. Wiadomo, nie jestem jakiś tam wybitny, ale jakieś tam podstawy potrafię. Wybrony, jakoś skończyć czymś. Więc tak samo w stójce cały czas robię, rozwijam się, no i do przodu. To tak jak mówię, no słonia nauczysz w cyrku tańczyć, więc Kowalczyka też nauczy się. Następny pojedynek, będą te 3 rundy? Słuchajcie, no zobaczymy, no mam nadzieję, no zakontraktujemy na 3 rundy, a jak się skończy, to ja nie mogę wam obiecać. A dzisiaj nie żałujesz? Można było więcej zarobić. Wiesz co, nie żałuję, nie? To ja to zrobiłem po to właśnie, żeby ci zawodnicy, którzy walczą też tutaj na galach, żeby więcej zarabiali, tak? No to jest po to robię w jakimś stopniu, żeby wymusić na organizatorach większe pieniądze. No wszyscy to robią dla pieniędzy, tak? No chciałem, żeby godnie wszyscy zarabiali. No nie wiem, dla kogo to są godne pieniądze. Na mnie to uważam, że są za małe. No i chciałem, żeby mieli ci chłopacy młodzi naprawdę więcej. Ja wiem, ile to kosztuje zdrowia, ile przygotowań, ile kosztują maści przeciwbólowe, więc chciałbym, żeby mieli naprawdę lepiej tą swoją drogę. A ty, co sądzisz? Właśnie do syna masz. Tak, co sądzisz? No powiem tak. Podobała się walka? Tak. Chciałbym, żeby jeszcze tata tam parę razy zawalczył. A masz jakieś zastrzeżenia do game planu? Nie. Plan wykonany, co kazałeś. Wszystko się podobało? Tak. Dziękuję bardzo. Jeżeli to będzie już chyba po tych słowach, to nie wypada nie zawieszać na kartce. Słuchajcie, no to na pewno nie zawierzę, tak mówię. Chciałem się zmierzyć jeszcze może boksersko, bo bardziej mnie fascynuje boks, czyli same ręce. Nie wiem, jak to będzie. No na razie jest tak, jak jest. Zdrowie pozwala mi się ruszać. Jestem sportowcem z krwi i kości. Trenuję od 9 roku życia różne sporty, więc choćbym chciał, no to na pewno będę się ruszał i coś robił, tak? No ale sprawia mi to na razie przyjemność i zobaczymy, jak będzie dalej. Ja już chciałem o tym boksie coś powiedzieć więcej po walce. No to słuchamy. Słuchajcie, no na pewno chciałem startować w Mistrzostwach Polski, tak? Ale jak będzie dalej, zobaczymy tutaj Władek Zgierski z Energetyki Lubin. Chciał, żebym mnie przygotował. To jest taki mój mentor bokserski. On naprawdę też mi uświadomił. Ty, Beriusz, masz petardę w łapach, więc zobaczymy. No ja namawiałem też, żeby startować w boksie. W boksie czuję się naprawdę dużo, dużo lepiej. Mimo tego, że jestem dosyć niski do swojej wagi, ale mam zasięg rąk takiego 1,95 m. Naprawdę mam długie ręce. Chyba wyciągnęłem się od dźwigania walizek.
Okej, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gratulacje.